Kielcach Korona gra z Polonią Warszawa. No co tutaj będziemy dużo mówić, w Polonii nowy trener, kolejny już w tym sezonie, no ale znany nam z wcześniejszej pracy w tym zespole. Co może zmienić tak szybko ten trener, wiadomo, doświadczony, zdobył tytuł mistrza Polski z Lechem Poznań. Wiemy, pierwsza decyzja jest taka, że Ebi Smolarek wraca do pierwszego zespołu. Czy wystąpi w Kielcach? No, ma duże prawdopodobieństwo tego, że wystąpi w Kielcach, ponieważ z urazem zmaga się Artur Sobiech i w czwartek dopiero zapadnie decyzja, czy ten gracz będzie do dyspozycji Jacka Zielińskiego w Kielcach. Co może zmienić Zieliński? No, przyszedł i od razu mówi, że najważniejszą kwestią będzie to, żeby on dotarł do piłkarzy, bo widzi, że oni nie są w dobrej dyspozycji psychicznej. Tak naprawdę nie interesuje go to, jak prezentują się fizycznie, ale widzi i martwi go to, że piłkarze chodzą podłamani i będzie chciał wszczepić w nich taką chęć wygrywania i to, żeby znowu uwierzyli w siebie. No to jest jego drugie podejście do Polonii, jak powiedziałeś. Wraca do drużyny, która teraz gra o całkiem inne cele, bo kiedy odchodził, to Polonia miała jeszcze szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski, a teraz musi się bronić przed spadkiem. On powiedział, że przychodzi dokończyć swoją robotę sprzed 2 lat. No i skompletował już sobie sztab szkoleniowy. Jeżeli zostanie po nowym sezonie, pewnie do Polonii wróci również Tadeusz Pfeiffer, który obecnie jest związany kontraktem z Wartą Poznań. No i to jest chyba taka... Józef Wojciechowski związał się z Zielińskim umową do 2012 roku, także to nie jest opcja tak jak w Arce, że trener strażak przychodzi, tylko już trener, który miałby poprowadzić Polonię w przyszłym sezonie. No wiadomo, że nie można teraz o trenerze nowym Polonii żadnym mówić, że jest pewność, że będzie pracował w przyszłym sezonie, bo wiadomo, jak to się wszystko zmienia. Ale wydaje mi się, że Wojciechowski po latach zrozumiał swój błąd. Ta miłość do Zielińskiego była jeszcze większa, kiedy ten trener z Lechem święcił sukcesy i wydaje mi się, że może teraz jest szansa na to, żeby w Polonii to wszystko się ustabilizowało. Dla Kielczan to jest taka ostatnia szansa, żeby odbić się od tej strefy środka tabeli i jeszcze zbliżyć się do czołówki. Tak więc Marcin Sasal, jego piłkarze pewnie wierzą w zwycięstwo w tym meczu, bo to jest ich, tak jak mówię, no, chyba ostatnia szansa. Z kolei dla Polonii porażka oznaczać będzie już no, dramat. Coś w Warszawie będzie trzeba znowu bić na alarm. No tak, trener Sasal dostał jeszcze kredyt zaufania od swoich szefów. Po porażce z Krakowią mówiło się, że jego dni są już w Kielcach policzone. Tymczasem niespodziewanie, a może dla niektórych nie niespodziewanie, pracę stracił w Kielcach, został na razie urlopowany do końca sezonu, dyrektor sportowy, który jak się okazało za plecami właścicieli, prezesów, na własną rękę próbował znaleźć zastępcę Sasala. Prezes stał właśnie za trenerem Sasalem i nadal pozwala mu pracować, ale stanowczo mówi, że od swoich zawodników oczekuje w najbliższych 2 meczach z Polonią i Wisłą 6 punktów. No to jest dosyć dużo wymaga, dużo wymaga. Pewnie kibice z Kielc cieszyliby się, gdyby w 2 najbliższych meczach ta drużyna zdobyła 4 punkty. Spotyka się Polonia z Koroną i to są 2 drużyny, które chyba oprócz Arki są teraz w największym dołku spośród wszystkich zespołów ekstraklasy. Polonia nie wygrała w lidze od 13 kolejki. Gola nie potrafi zdobyć od 5 meczów. Korona na zwycięstwo czeka jeszcze dłużej, bo od 11 kolejki. No i na pewno będą zmiany przed tym spotkaniem z Polonią w ekipie Korony. Już po meczu z Krakowią trener Sasa zapowiedział, że w bramce za Zbigniewa Mokowskiego, który popełnił 2 fatalne kiksy, pojawi się Krzysztof Pilarz. No i krótko, kto wygra ten mecz? Jak uważasz? No Polonia czy Korona? Czy Jacek Zieliński zdąży na szybko poukładać zespół Polonii? Wydaje mi się, że w tym meczu będzie remis.